Minecraft Summer. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dzięki. Co to tutaj było? To był istny pożar. Co tutaj się stało? Przecież byliśmy tutaj bezpieczni. Mój dom. Mój dom. Co się stało z moim domem? Uwolnię was, pandy. Teraz będziecie wolne i nie będziecie się musieli martwić, że jesteście zamknięte. Mam nadzieję, że będzie wam lepiej. Przepraszam was. Wiarygodne. Wszystko. Dosłownie wszystko. Dlaczego mnie to spotkało? Co ja takiego zrobiłem światu? Dlaczego to nie spotkało kogoś innego? Dlaczego mi się to przytrafiło? No przecież ja nic złego nie zrobiłem. Dlaczego mnie to spotkało? No przecież... Nie wiem, wyjadę stąd. Nie będę już tutaj. To miejsce mi przypomina tylko jakim... Dexter? Potworem. Co? Halo? Rico? Co ty tu robisz? No właśnie chciałem cię o to samo spytać. No ja co? Płynę sobie, podróżuję, szukam przygód i spotykam ciebie. Jezu, dobrze, że jesteś stary. O Jezu, z wrażeniem musiałem się aż umoczyć. Stary, słuchaj. Dobrze, że jesteś, bo naprawdę już powoli tracę zmysły, słuchaj. Mieszkałem sobie tutaj w wiosce, tam u góry jest wioska, no, tylko że... No właśnie coś słyszałem. Coś słyszałeś? Od ludzi, jakiegoś osobnika Krzysztofa spotkałem, mówił, że... Krzysztofa spotkałeś? No Krzysztofa, taki farmer czy rolnik. No właśnie, bo... Mówił, Jezu, że musi, w sumie wszystko mówi, przez niego. Musi iść do kogoś, znaleźć jakiegoś... Musi uciec z tej wioski, bo słyszał, że jakaś atak będzie. No właśnie, propos tego ataku. No, był atak, mówi, a mnie nie było w wiosce, stary. I mówił, że jak cię spotkam, to mam ci przekazać, żebyś pilnował wioski. Świetnie. No, to się udało. Słuchaj, no, mnie nie było w wiosce i się okazało, że był atak. I teraz wszyscy nie żyją. A. Wszyscy. To albo ja za późno przypomniałem, albo... Nie, mnie nie było w wiosce i zresztą zabrałem ich jedyną kuszę, widzisz. I nie mieli się czym bronić. No byli bezbronni. Ja mam jedynie co, to mam rybę surową, chleb, wędkę i kamienny miecz. No widzisz. Ogólnie już tak dość długo podróżuję od zimy tamtego roku. Kurde. To... Ej, to długo podróżujesz, na serio. No... Długo się nie widzieliśmy. No... I ogólnie to jest już... Płynąłem już niecały tydzień i żadnego lądu nie było. No, to no widzisz, dobrze, że na mnie trafiłeś. Słuchaj, tam jest wioska, tam jest... No, tam jest, można powiedzieć, że tam są ruiny, ale możemy się tam przejść, jeszcze się prześpimy i... Słuchaj, rano coś wykombinujemy. Rico, ja już tutaj wypuściłem wszystkie pandy, widzisz, bo nie ma się nimi kto zająć. Nie będę ich tu trzymał w niewoli, bo zdechną po prostu z głodu, bo no nie ma się nimi kto zająć, jak mówię i... Słuchaj, chodź, ale... zaprowadzę cię do środka, bo już się naprawdę zbliża wieczór. No, ale chyba tak nie chcą opuścić tego swojego terytorium, widzę. No wiesz, z pandami to jest tak, że one niechętnie opuszczają swoje terytorium, ale po czasie się przyzwyczajają, wiesz. No. Pewnie i tak zdechną, znają życie, bo i tak, no nie ma się nimi kto zająć, a tutaj już prawie w ogóle bambusy nie rosną. Chodź, widzisz, tutaj jest ta wioska. No, ona już jest... Tak, to są ruiny, jak widzisz. No, tu był kiedyś most. Zaprowadzę cię do mojego domu. Słuchaj, to będzie chyba dobra opcja, bo mój dom się jeszcze jakoś uchował, tylko, no, że tak powiem,
Jest tylko jedno łóżko, trzeba będzie się... A bo wiesz co? Ty możesz iść do domu mojego szamana, który tu kiedyś jeszcze mieszkał. Tam jest... Ten dom jest w ogóle nienaruszony, tam możesz iść się ten przespać. Tu? Tak, ten tutaj. Tu tak, tu. Tutaj się wchodzi. No i tutaj możesz sobie spać, także myślę, że będzie spoko. Poseidona. No tak, to jest jego... To jest jego... A w ogóle dziwne, że go nie użyli, bo przecież tym chyba można walczyć. Dobra, to prześpij się i rano coś wymyślimy. Jakaś czapka żółwia. No wiem, skorupa żółwia, dobra, ale dobra, słuchaj, nie, to się prześpi i rano, no, rano coś wykombinujemy. No, dobranoc. Dobranoc. Riko, wyspałeś się tam? Tak, tak, wyspałem się. Ogólnie tak już długo nie spałem tak dobrze. Zawsze to było albo jakaś podłoga, albo łódka. No rozumiem. Dobra, słuchaj, myślę, że nie ma sensu tutaj siedzieć, bo no mi to miejsce tylko przypomina, kim to, tak naprawdę jestem, także... To może zabierzemy takie dość potrzebne rzeczy, co? Czyli mówisz, że uciekamy stąd? Tak, myślę, że nie ma sensu już tutaj siedzieć. Pójdziemy, słuchaj, tak jak mówiłeś, że szukasz przygód, to poszukamy jakiejś przygody, myślę, że jeszcze fajnie. Będzie ciekawie. Jakieś jedzenie czy coś, bo mam tylko surowego dorsza i... Nic więcej. No, ja mam tylko chleb, słuchaj. No ja to cóż, naprzód ku nowym przygodom. Słuchaj, tylko ja mam takie pytanie. Czy ty zabrałeś łódkę ze sobą? Jedną mam. O, a to się chyba w jednej zmieścimy, prawda? Że tak zapytam. No, czekaj, muszę sprawdzić. Żucha dobra. Nie masz. Nie, zmieścimy się. Okej, okay, dobra, no to chodź w takim razie. Popłyniemy w tamtą stronę jakoś, co? Myślę, że tam jest taki najlepszy ląd do tego. W sensie, no, za tym lądem, bo tutaj... Tutaj, stary, są jeszcze takie bardzo duże chyba, góry. Jak płynąłem, to są takie rzeki dość głębokie. Wyryte. No, dokładnie, dokładnie. Także popłyniemy jakoś wzdłuż tych rzek i gdzieś na pewno dopłyniemy. To stawiaj łódkę, gdzie ty jesteś? A, dobra. Tutaj. No to połóż łódkę. Ała, dobra, no to co, płyniemy. Naprzód na nieznany ląd, ku nowym przygodom. Ej, słuchaj. No. Bo ogólnie tam jest jakiś budynek. Gdzie? Gdzie ty masz budynek? Tam. Widzisz? Taki kamienny. A no widzę coś. Nie, ja tu jeszcze nigdy nie byłem w tych okolicach. Sprawdzamy? Wchodzimy? No sprawdźmy, słuchaj. Słuchaj, w tych okolicach jeszcze nigdy nie byłem, ale myślę, że... Tutaj może być coś, może będzie tutaj ten Krzysztof czy coś, ale... Ogólnie to jest naprawdę wątpię. Zniszczone. No, wygląda na opuszczone nawet. Także... O Jezu, pajęczyny. Modlitewnik. Ej! Tutaj jest jakaś mikstura. Wiesz co, ja się tego nie tykam nawet, bo... Nie wiadomo co to jest, ja wolę się tego nie tykać, bo jeszcze nie wiadomo co to będzie. I myślę, że... Ja to... Wiesz co? Co? Wypiję to. Nie, wiesz, nie pij tego, nie, stary, to zły pomysł, nie. Nie wiadomo co to jest, stary, patrz, to jest opuszczone, to jest ruina, co ty tu? Ty myślisz, że to będzie jakieś dobre, że to nie jest zatrute albo coś? Piję. Nie pij tego, stary, nie pij, proszę cię, nie. Co ty się zmieniłeś?